witajcie w mojej kuchni. Dziś pokażę Wam, jak przygotować ekspresowe i przepyszne racuchy z jabłkami. Zapraszam serdecznie. Będziemy potrzebować 250 ml mleka, 15 g drożdży, 1 łyżka cukru, szczypta soli, do tego jedno jajko i 1,5 szklanki mąki pszennej. Do tego oczywiście jabłka pokrojone w kostkę. Do mleka wsypujemy drożdże i to wszystko chwileczkę mieszamy. Oczywiście szczypta soli. Dokładnie, dosłownie chwileczkę, żeby nam się te drożdże rozpuściły. Do tego wsypujemy cukier. Jedno jajko. Wszystko dokładnie chwileczkę mieszamy. Racuchy są naprawdę bardzo proste. Dosypujemy mąkę i mieszamy do połączenia. Ciasto będzie takie lekko lejące. Gotowe ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy je na jakieś 10-15 minut. Po tym czasie do ciasta dorzucamy jabłka i łączymy. Zabieramy się za smażenie. Na patelnię olej rozgrzewamy i na taki mocno rozgrzany olej, oczywiście na małym ogniu, żeby tych racuchów nie przypalić, wykładamy takie niewielkie placuszki. Trzymamy je dosłownie, nie wiem, jakieś 2 minutki, sprawdzam po prostu, czy są już brązowe. Jeżeli tak, to przekładam na drugą stronę i ściągam, odsączając na ręczniku papierowym. Posypujemy cukrem pudrem i gotowe. Są naprawdę przepyszne i bardzo, bardzo delikatne. I tak jak widzicie, bardzo proste. Dziękuję pięknie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie kciuki w górę i do zobaczenia w następnym filmie.